Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z serii Atoll SMP sezon trzeci. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tu jestem razem z wami. Jak widzicie, no już tu się coś zaczyna dziać. Tam widzicie coś, widzicie tu coś, widzicie mój ekwipunek, który nie jest najgorszy, a tak naprawdę dużo nie zrobiłem, bo jakbyśmy weszli w statystyki, to byście mnie wyśmiali. No... Ten sezon polega bardziej na tworzeniu tutaj różnych struktur, na budowaniu, na współpracy z innymi graczami. Tak więc my razem z Kreborem, który jest towarzyszem tutaj na serwerze, jak widzicie, mamy rangę twórca i rangę towarzysz. Jeszcze jest nierób, ale to jest Arde, więc no jakby wszyscy wiemy, o co chodzi. I mamy twórcę, który jest zobowiązany do tego, żeby nagrywać filmy, żeby promować serwer w jakiś sposób, a towarzysz ma, jak sama nazwa wskazuje, towarzyszyć w tej przygodzie i tutaj akurat Krebor jest moim towarzyszem, który mi bardzo, bardzo pomaga, co nie znaczy, że nie może pomagać innym, bo właśnie na tym polega rola towarzysza, żeby pomagał wszystkim twórcom tutaj na serwerze. Mniej lub bardziej się podzieliliśmy na takie małe obozy, co możecie zobaczyć tutaj. Jak widzicie, no, jest taka specjalna mapka, którą macie w linku w opisie. Tam macie na żywo pokazane, gdzie kto jest, gdzie są dane flagi oznaczające jakieś terytoria, czyli bazy poszczególnych graczy. I tam możecie sobie na spokojnie śledzić, kto jak się rozbudowuje, gdzie chodzi. Może znajdziecie gdzieś jakieś tajne bazy, kto wie. Więc jak chcecie, link w opisie, możecie sobie tam sprawdzać. A teraz my byśmy potrzebowali... Właściwie ja bym potrzebował was troszeczkę tutaj oprowadzić. Jak widzicie, razem z Kreborem mamy tutaj taką mini bazę, gdzie mamy trochę surowców, jakiś pierdół i no wiecie, tak po prostu, żeby można było sobie wstępnie budować. I to, co będziemy chcieli zrobić w dzisiejszym odcinku, to zacząć tutaj rozwój tego miejsca, no bo jak widzicie, na razie tu jest syf, kiła i mogiła. Jest wszystko rozwalone, w pojedyncze farmy stojące tak wolno. O, idzie Krebor. Dzień dobry panu. I tutaj mamy jeszcze kamień, który wykopał Krebor. No niestety, takie są początki. Trzeba to wszystko ładnie ugospodarować. Jak widzieliście na mapie, my mamy taką jedną wielką wyspę. I to wam mogę pokazać tutaj, że mamy tą wyspę zajętą. I tutaj będziemy się budowali. Plan jest taki, żeby na tej wyspie zrobić w ten sposób, że w centralnej części jest taka górka. Tam będzie stał zamek, który będzie naszą główną bazą. I w tym zamku będzie, jak widzicie, farma mobów. Tylko, no nie do końca to przemyślałem, bo niestety ta farma mobów, ten konkretny egzemplarz, wymaga obserwatorów. Tylko my jeszcze nie mamy netheru, bo nether będzie dopiero 31 otwarty. Czyli jak wy to oglądacie, to pewnie dzisiaj. Więc, niestety... Jeszcze nie możemy tego skończyć, więc na razie się nie ma spiny o to. Po prostu wybudowałem szkielet tak, żeby tu zacząć sobie dłubać nad zamkiem, który będzie otaczał tą całą farmę. Tam na dole się jeszcze zrobi zejście w dół, gdzieś w kopalniach czy pod ziemią się zrobi centrum do eksterminacji tych wszystkich mobków. A tutaj dookoła będą nasze włości. I chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, że to będzie królestwo otoczone murem tam przy rzece. Większym lub mniejszym, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a tutaj na tych płaskich terenach będą pola, będą jakieś wioseczki, będą jakieś rynki, no takie wiecie, to będzie nasze królestwo, w którym będą jakieś mieściny, domki pojedyncze i w ramach tego, że już plan taki mam, to będziemy musieli zbudować farmę trzciny, bo tam jak widzicie, gdzie są bambusy, tam jest duże poletko trzciny, trzeba będzie to wszystko ogarnąć w jakąś fajną farmę i raczej będę stawiał na takie manualne farmy, czyli że samemu będziemy ścinać, ewentualnie jakaś bardzo mała farma trzciny, bo z tego co kojarzę, niektórzy gracze już zaczęli robić automatyczne farmy i wiecie, ogólna zasada jest taka, że jak ktoś ma jakieś gigantyczne farmy, to staramy się ich nie powielać, żeby serwera nie obciążać, a z drugiej strony też to wzmaga u nas handel.
Także my tutaj zrobiliśmy sobie taką farmę krów tylko po to, żeby farmić sobie skóry na książki, bo chcieliśmy sobie zrobić fajne eku. No i jak widzicie, Krebor mi zafundował bardzo fajną zbroję, którą wyhandlował z Ardę. Kilof też niczego sobie, także Krebor o mnie dba jak nikt inny na tym serwerze. Do tego stopnia, że razem sobie budujemy. I Krebor jest raczej graczem, który średnio lubi budować, raczej woli zdobywać materiały i woli, jak coś się wybuduje samo, na przykład moimi rękoma. Ale tu muszę go pochwalić, bo bardzo ładnie ogarnął, na moją prośbę, ale bardzo ładnie ogarnął. Tam jest wieża pillagerów, na szczęście bardzo blisko naszego terenu, więc łatwo można było to sobie ogarnąć. I tutaj mamy wieżę pillagerów, gdzie sobie zdobywamy Bad Omen i tu w przyszłości będzie farma tego efektu. Tak, o, nie mam miecza, oddałem Kreborowi, a nie bij mnie. A z kolei z tej strony jest farma tych rajdów. To jest po prostu płaski teren, gdzie na dole się czeka i te mopki wszystkie wpadają tutaj na środek do wody i są skierowane tam na dół. Także Krebor tu bardzo ładnie to wybudował, bardzo ładnie wyrównał. No, trzeba go pochwalić, kawał dobrej roboty. I ta farma już działa, co widzicie tutaj, bo mam totem. Także w jednym z etapów dzisiejszego odcinka będzie to, żeby zrobić sklep totemów na spawnie i ludziom sprzedawać totemy, zanim wejdą do netheru. No, fajnie by było, żeby mogli sobie to przed netherem kupić. Także moi drodzy, 5 minut gadanka, ja idę sobie wymyślić jakąś farmę do zrobienia, myślę, że zaczniemy tutaj budować jakiś pojedynczy domek i tak, żeby zrobić już po prostu farmę i na koniec odcinka myślę, że możemy się zająć jakimś budynkiem na spawnie, tak, żeby można było już sobie sprzedawać totemy. Dobrze, moi drodzy, lecę zbierać materiały, lecę wymyślić, jaką farmę będziemy budować i zaraz się widzimy. Moi drodzy, widzicie to w oddali, ten domek? To patrzcie to. Krebor doskonalił coś, co zrobił. To jest piękne. Tutaj mamy tą naszą farmę rajdów. Tak, tak, rajdów. I tam zdobywamy efekt Bedomen. Po czym przechodzimy tutaj. Przez to, że tu jest wieśniak, to ten teren jest wczytywany jako wioska i tu możemy zrobić rajd. Więc te pillagery przychodzą tutaj, chcą dostać się do wieśniaka, więc przychodzą najbliżej jak się da, no i wpadają tam na dół. Więc tu możemy sobie farmić totemy i jest pięknie. I w tym czasie, kiedy Krebor budował to ja budowałem tamten budynek i stwierdziłem, że większość farm, które potrzebujemy, żeby się rozwinąć, potrzebuje obserwatorów, no a to nie jesteśmy w stanie jeszcze zrobić, bo nie zdobędziemy kwarcu, więc na razie sobie damy spokój. Kolejną farmą, którą zrobimy, to pewnie będzie jakieś, nie wiem, tam trzcina krowy czy coś, a to, co pierwsze zawsze trzeba zrobić, to jest farma wieśniaków. Także tak się to prezentuje. Zresztą widzieliście na podczas budowy, jak to się prezentowało. Mamy tutaj dwóch wieśniaków, z czego jeden jest farmerem, a drugi ma nieprzypisaną profesję. On tam ma jakąś stację roboczą i tu ogólnie jest dużo stacji roboczych, więc on może mieć przypisaną jakąkolwiek. To nie jest ważne. Mamy tutaj marcheweczki i one się będą rozmnażać. O, dzień dobry panu. I jak będą się rozmnażać, to mały wieśniaczek będzie próbował przejść tutaj do łóżka, żeby na nim poskakać, albo w nocy, żeby spać. I tu na dole mamy do odbierania wieśniaka, także już to przetestowaliśmy.
i to działa. Jak widzicie, mamy tutaj wieśniaka i wystarczy tu kliknąć przycisk, wagonik wyjedzie, weźmie nam jednego wieśniaka i wyjedzie tutaj. Także tak to się prezentuje. Oczywiście tutaj w środku jest tak o tyle, o ile, byle było, byle działało. Na górze też drzwi są, ale one są puste, żeby nam w razie, gdyby tu wieśniak się jednak przedostał na drugą stronę, to żeby nam tu nic nie psuło, więc to jest bardziej taka wizualna farma, ale jednak i tak to się prezentuje tutaj. Dookoła, no budynek jak budynek, nic nadzwyczajnego, proste parę bloków na krzyż. Bardziej chodziło o to, żeby w środku zamknąć tą naszą farmę i żeby to się jakoś fajnie prezentowało, także tak to się prezentuje. Docelowo kiedyś będziemy tutaj jeszcze robili ścieżkę do jakiegoś marketplace'u, który tu będzie. I wcześniej w odcinku wam mówiłem, że mamy te wszystkie totemy i fajnie by było zrobić sklep. Niestety ja już muszę dzisiaj kończyć, bo ten budynek, wybudowanie go, no zajęło mi ciut więcej niż się spodziewałem, niestety. Więc trzeba będzie to ogarnąć troszeczkę inaczej. Dlatego na Discordzie atolowym, do którego was zapraszam tam na dole w opisie, macie link, możecie wejść i tam sobie porozmawiać z twórcami. Tam czasem są jakieś linki, co kto buduje akurat, jakieś śmieszki, także możecie wejść. No i na tym Discordzie również jest taki kanał specjalnie dla twórców, gdzie możemy się dla innych twórców tutaj na atolu właśnie ogłaszać z rzeczami na sprzedaż. Więc na razie tymczasowo ogłosiłem się tam, że możemy sprzedawać siodła i totemy. I jak ktoś chce informacje za ile albo po prostu potrzebuje, to musi to u nas zamówić. Taki jest na razie plan. Docelowo kiedyś postawimy sklepik na spawnie z tym, ale na razie przez to, że no jutro będzie otwarty Nether, ktoś może wziąć hurtową ilość, może będą jakieś zniżki czy coś, no to wiecie, na razie jest jak jest, będziemy się umawiali w prywatnych wiadomościach, docelowo kiedyś będzie sklepik. Także moi drodzy, w pierwszym odcinku to na tyle. Ja idę sobie dalej robić miecz, bo muszę sobie w końcu zrobić jakiś porządny, bo ten mam od Krebora i głupio mi już od niego tak żulić. Muszę jeszcze sobie dorobić tutaj do hełmu parę enchantów, także trochę mi brakuje jeszcze rzeczy, ale myślę, że z czasem będziemy mogli sobie zrobić jakąś farmę trzciny, żeby sprzedawać na papier, żeby kupować książki i jakiś trading hall z wieśniakami sprzedającymi książki. Jak już mamy farmę villagerów, to wszystko będzie łatwiejsze. Także moi drodzy, wpadajcie do innych twórców, tam na dole macie linki do kanałów. Wpadajcie na serwer Discord atolowy, wpadajcie na mój serwer Discord i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!